czego żołnierza te, jak wiadomo, te eliminacji celów opancerzonych, ale również do niszczenia fortyfikacji, jak i też zgrupowań piechoty. W każdym razie wyrzutnie nie służy tylko i wyłącznie do eliminacji pojazdów, chociaż głównie ku temu służy. Teraz ważne, co musi żołnierz AT wiedzieć. Nie przede wszystkim sprzęt, jaki posiada, ale również mieć jakieś pojęcie w ramach walki, być też troszkę samodzielnym, no i mieć zimną krew. Samodzielnym w tym względzie, żeby nie wyczekiwać najgorszego momentu, działać aktywnie, za przyzwoleniem dowódcy. Nie działamy, że tak powiem, samowolką, czytaj, wyciągamy RPG na ułaza. Musimy mieć wszystko, że tak powiem, w małej naszej główce i pamiętać, kiedy stosować co, na jaki dystans. Więc to jest pewny rodzaj specjalność. Specjalnością nie jest używanie ręcznych broni typu RPG-18 czy AT-4. To są podstawowe wyrzutnie w piechocie. Specjalista zajmuje się raczej czy to MASem, czy SMAWem, czy RPG-7. To w sumie też jest ręczna piechota, ale powiedzmy jest bardziej skomplikowana. No i też kierowane na wyrzutnie, które dzisiaj, że tak powiem, poznacie wszystkie je po kolei. Mam nadzieję, że poradnik czytaliście. Tutaj na tej strzelnicy jest włączona nieśmiertelność. Ostatnim razem były duże wypadki z Backblastem, więc nie będziecie się teraz przewracać. Jeżeli umrzecie, to się pojawicie tutaj przy ciężarówce. No i zacznijmy od naszej pięknej strzelnicy. Będą stanowiska. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, będzie nadawał swoje, odpowie swoje imię za to pytanie. Albo jeżeli ma jakąś uwagę trafną, będziemy się dzisiaj wszyscy tego uczyć. Ja sobie też coś rzeczy przypominam, dawno nie miałem szkolenia, nie prowadziłem. Będę podawał wszystkie komendy przez radio. Proszę też nie używać radia na mapie, służy do odpalania stref. Mamy dwa, że tak powiem, rodzaje poligonów, bliski, daleki. Cele będą się przemieszczać i nie powinno tworzyć do was ognia, bo są to niby cywile. Tak więc cele będziecie mogli wybierać do woli. Polecam, że tak powiem, bardziej takie bardziej podkręcone piłki, że tak powiem, metaforycznie, przenośnią, starać się jakieś najtrudniejsze cele. Jeżeli na każdy wyrzutnie, powiedzmy, są trzy strzały, czyli wy będziecie brać trzy rury, bierzecie dwie, jedną sztukę na drugie plecy. Ktoś nie wie, co to znaczy drugie plecy? Spojrzeliście? Nie? Dobra, rozumiem, że wiecie, jak mówię, dwóch pleców. Również w skrzynkach będą wektory, jeśli chcieli sobie ocenić dystans, zateczki do uszu również. No i to w sumie tyle jak na razie, żeby przejść do stanowiska. Pierwszą wyrzutnią, jaką zaczniemy, będą rosyjskie. Zacznijmy od RPG-18, znajdźcie sobie stanowisko do skrzynki, pobierzcie co potrzeba i zaraz zaczniemy strzelnicę. Przypominam, że gdy będzie jakieś pytania, nad swoje imię przez radę, zada pytanie, uwagę. Jeżeli gdzieś będzie chciał jeszcze powtórzyć strzał, też śmiało można prosić. Mamy też sporo czasu, bo mi się umówić 4 godziny. Wtyczki, weźcie sobie wektory, czy to wam potrzeba, no i wyrzut. Można dwie tylko wziąć, nie? Mhm. RPG-18, tak, na razie? Tak, zaczniemy od RPG-18. Jednorazowe zawsze są nienaładowane, w cudzysłowie mówiąc, po armuskiemu. Trzeba je najpierw przeładować na szybko, przygotować się do strzału, wtedy możemy strzelać. Teraz RPG-18, wyrzutka dość leciutka, bardzo lekka. Zawsze warto ją mieć na drugich plecach, jeżeli jest tylko opcja. Zasięg, no to jest powiedzmy do 350 metrów, ale preferowany w wypadku każdej wyrzutki jednoręcznej jest to, żeby używać jej do pewnych strzałów. A na dystansie około 100, powiedzmy, metrów. Dalszy zasięg spowodować, że tracimy ten ważny zasób, jaki jest dla naszej drużyny, broń T. Ten
jakieś przytoby. Czyli nie mamy anteny, czy jeszcze, że tak powiem, co się robi, to się kryje, się chowa, to się ucieka, nie gra. Dobra, teraz do samej broni. RPG-18, wiemy metody celowania, mamy to celowanie przez srok, który jest nam, że tak powiem, pokazany, gdy chcemy przycelować wyrzutnik. Od góry mamy piramidki, które nam wskazują odpowiednią dystansę 50, 150, obudowana piramidka to 250 i ostatnia piramidka jest to dystans 350 metrów. Również drugą opcją jest to, że trzymamy na pierwszej piramidce oznaczającej 50 metrów. My strzelamy następnie strzałkami do góry i do dołu w klawiaturze, podbijamy zasięg do 250 metrów maksymalnie. Więc używamy albo tego, czyli powtarzam. Piramidki 50, 150, 250 i 350, albo trzymając na pierwszej piramidce na górze oznaczającej 50 metrów i następnie podbijamy strzałkami góra-dół i zostawiamy. Dobra, to ja puszczam cele. Są jakieś pytania? Celujemy w podstawę, czy w szczyt piramidy? W szczyt piramidy. Generalnie trzymamy się tam, utrzymać nasz cel. Te cele są w dystansie, powiedzmy, do 60 metrów, tak myślę. Czyli nie ma jakichś pytań, czy się tak zrobię. Trzy wyrzuty. Tak, brat. Klasy nadawajcie lokalnie. Można? Trzeba? Potwierdzę, mogę. Backlast. Ta załoga, co wysiada, jak ją trafiłem, to nie będzie strzelać nas, no nie będzie dobra. Cywile są. Mam problem, bo i tak nie pieszczy w uszach, pomimo stoperów. Tak ma być? No jeżeli ktoś wystrzelił po ciebie wyrzutnie, to tak, tak musi zdarzyć. Każdy potrzebny? Potwierdzam. Was? Agdast. To za blisko. Dobra, Blast. To skończył. A, 3 sztuki RPG 22 na serii. Jaka broń teraz? 22. RPG 22. Cywile umią takimi rzeczami jeździć? I duczę wywaliła. Dobra, RPG 22 wyrzutnia jest strasznie wyższy od RPG 18. Ma chyba najgorszy celownik, jaki może być. Ma bardzo ograniczony widok celu i również żadnych takich pozwalających nam wybrać dystans, dlatego musimy używać strzałek góra-dół. W samym wypadku RPG-18 najlepiej strzelać do celu blisko i nieruchomie. Jest to bardzo trudne pożycie wyrzutnia. No ale czasami trzeba iść takiej jeszcze gdzieś strzelać. Teraz jeszcze troszkę więcej dronów. Możecie przystąpić do salwy. Trakcie wywaliło mnie wywratem. Czy ona jest mocniejsza od wywratki? Powiedzmy odrobinę. Generalna zasada jest taka, że teraz jest strzelać w tył, bo prosto padle. Backblast. Backblast. Jako żołnierz ATM musicie dobrze wiedzieć, że
skupienie pojazdu i zawsze skutkuje tym, że on zmienia się w majestatyczną górę ognia. Trzeba czasami też się zadowolić tym, że zatrzyma się i załoga ciągle. To moje. Chyba nie ma. Bagle. Blast. Blast. Ale fajnie potem. Juhu. RPG-27. Rozumiem, że każdy po sobie potem sprząta rury. Pójdę na zło. Przyjesz? Tak. Pojazdy migrują na zarku. Dobra, panowie, RPG 27. Widzicie, mini migracja. Można strzelać? Ja, tak powiem, co inicjują wyrzut. RPG 27, można powiedzieć, rosyjskim ekwiwalentem ma te 4. Celujemy również strzelkami, które tu jest tak, że jest o wiele bardziej klorowny nasz celownik. Dystansy mamy co 50 metrów do 200 metrów. Również dodatkowa informacja jest taka, że jest też wersja z pociskami termobarycznymi, elektryczna wyrzutnia. Jest to RMG oraz RSG-1, który jest również dostępny z krzyczy, czyli jest strzyk. Pociski termobaryczne polegają na, jeśli dobrze pamiętam, na zmieniowej. Też to przede wszystkim, że tak powiem, środowisko armii po to, żeby uczyć fortyfikację i skupowanie tego. No więc, jeżeli nie masz pytań, RPG 27 całkiem 3 razy. Tak, blast. Tak, blast. Teraz wstanie. Tak, raz. Nie. Tak, raz. Tak, raz. Znowu. Trafiłem jadącego szmaczarka. PG7V oraz PG7VM w wersji polskiej mamy zastępcy.